Dobry wieczór, ciekawcy inaczej. Dzisiejszego wieczoru omówię wam kolejną przerażającą sprawę, której zakończenia nikt się nie spodziewał. A jedno słowo sprawiło, że kurtyna niewiedzy i kłamstw opadła, tym samym doprowadzając policję do mordercy. W roku 2002 w miasteczku Soham w Anglii dwie dziesięciolatki, Holly Wells i Jessica Chapman, bawiły się wspólnie, spędzając razem czas, kiedy nagle obie zapadły się pod ziemię. Tego dnia, czyli 4 sierpnia, dziewczynki bawiły się razem podczas rodzinnego grilla. W pewnym momencie obie mówią swoim rodzicom, że idą pobawić się do domu, w pokoju jednej z nich. Ale zamiast tego dziesięciolatki wymykają się do pobliskiego ośrodka sportowego, aby kupić kilka słodyczy w tamtejszym automacie. I właśnie tam dziewczynki były widziane ostatni raz. Nigdy nie udało im się wrócić do domu. Oczywiście ich zniknięcie zszokowało małą społeczność miasteczka, która rozpoczęła intensywne poszukiwania. W owych poszukiwaniach wzięło udział ponad 400 policjantów, którzy przez całą dobę przeczesywali lasy i pobliskie tereny. Do poszukiwań dołączyli również rodzice, ale też wolontariusze, aby zmaksymalizować szanse odnalezienia dziewczynek. Po mieście i okolicach zostały porozwieszane plakaty. Przez wiele dni zdjęcia dziewczynek widniały w gazetach, a nawet wyznaczono nagrodę za każdą informację, która może okazać się pomocna podczas poszukiwań. Mimo starań, po dziewczynkach nie było śladu. Do momentu, kiedy nie potwierdził się najgorszy scenariusz. Niestety, 2 tygodnie po ich zaginięciu, Gajowy natknął się na częściowo spalone ciała obu dziewczynek. Ciała zostały pochowane w płytkim grobie na obrzeżach lasu. Cóż, ciała zostały odnalezione, lecz gdzie jest morderca? Kim jest i dlaczego zamordował dziesięciolatki? Na te pytania początkowo nie było odpowiedzi. Lecz policja bardzo szybko natrafiła na trop. Mówiąc szybko, w tym przypadku mam na myśli bardzo szybko, ponieważ w ten sam dzień, w którym odnaleziono ciała, policja aresztowała dwójkę podejrzanych. Maxine Carr, która była asystentką jednego z nauczycieli w pobliskiej szkole, do której uczęszczały obie dziewczynki, jak również jej chłopak Ian Huntley, który był woźnym w innej szkole w mieście. Ale jak policja wpadła na ten trop i dlaczego właśnie ta dwójka? Cóż, Maxine właściwie osobiście znała Holly i Jessica, ponieważ kobieta pracowała w szkole, do której dziesięciolatki uczęszczały. Maxine podczas poszukiwań rozmawiała z dziennikarzami o tym, jak Holly zrobiła jej kartkę z podziękowaniami w ostatnim dniu semestru. W tym wszystkim było jednak coś nie tak, coś bardzo wymownego. Mianowicie chodziło o to, jak Maxine formułowała zdania, rozmawiając z reporterami. Kobieta mówiła o Holly w formie przeszłej, mówiąc na przykład Holly była, a nie Holly jest. Policja bardzo szybko wyłapała ten mały szczegół, który finalnie doprowadził ich do końca tej przerażającej sprawy. Policja obserwowała kobietę i byli pewni, że wie ona znacznie więcej niż przyznała. Ponadto Ian, chłopak Maxine, brał czynny udział w poszukiwaniach dzieci. I choć to nie jest nic podejrzanego, on również dał wywiad dla lokalnej telewizji, opowiadając o dziewczynkach i informując o stanie poszukiwań. Podejrzanym jednak było to, że koszulki, w których dziesięciolatki były widziane po raz ostatni, zostały znalezione w śmietniku szkolnym, w którym pracował Huntley. Koszulki co prawda pocięto i spalono w celu zniszczenia dowodów i wszelkich śladów DNA, lecz nie mógł to być przypadek. Zanim odnaleziono ciała dziewczynek, Maxine i Ian zostali aresztowani, lecz jeszcze wtedy nie postawiono im zarzutów. Ponieważ koszulki zostały ukryte na terenie szkoły, policja wywnioskowała, że za zaginięciem dzieci musi stać ktoś, kto tam pracuje lub ma bezpośredni dostęp do budynku. Wkrótce potem ciała dziewczynek zostały odnalezione. Na miejsce zbrodni policja sprowadziła technika, który miał zbadać, czy na ich ciałach znajdują się jakiekolwiek dowody, krew czy ślady DNA. Aby spotęgować efekt, technik skontaktował się z sądowym botanikiem, który okazał się być jedynym botanikiem w tamtejszym czasie w całej Wielkiej Brytanii. Mężczyzna specjalizował się w lokalizowaniu ludzkich szczątków, jak również powiązywaniu przestępców z miejscami zbrodni. Botanik zauważył niewiarygodnie mały szczegół, który do tej pory był przeoczany przez policję i innych. Choć niektórych z was może to zaskoczyć, ale znalezisko okazało się trafne. Botanik sądowy dostrzegł, że w zaroślach pokrywających okolice znajdowała się sekcja pokrzyw. Pokrzyw, z których wyrastały nowe pędy, lecz boczne, a nie górne.
Dzieje się tak tylko wtedy, gdy ktoś nadepnie lub zgniecie pokrzywę, uniemożliwiając jej normalny rozrost. Idąc dalej tym niezwykle dziwnym, ale konkretnym znaleziskiem, botanik ustalił, że na tamtejsze pokrzywy ktoś nadepnął dokładnie 13,5 dnia wcześniej. Mężczyzna wyczytał to z układu splotów roślin. Ten z początku mały detal stał się jednym z kluczowych dowodów w tej sprawie. Ale co te informacje właściwie dały śledczym? Cóż według botanika dziewczynki musiały zostać pochowane w tamtejszym regionie w krótkim czasie po ich zaginięciu? Ponadto botanik wykorzystał także wdeptane w ziemię pokrzywy, aby ustalić możliwą ścieżkę, którą najprawdopodobniej zabójca przetransportował ciała do lasu. Śledczy ruszyli tym tropem, aż natknęli się na jeden z włosów należących do Jessiki. Co utwierdziło policję w tym, że teorie botanika sądowego miały sens. Aby zawęzić pole poszukiwań, policja stwierdziła, że muszą sprawdzić, czy siedzący w areszcie Huntley mógł być mordercą, którego szukają. Aby tego dokonać, botanik sprawdził buty mężczyzny i stwierdził, że miały one na sobie pyłek odpowiadający temu samemu rodzajowi pyłków, który można znaleźć na wydeptanej ścieżce w lesie. Policja zwróciła się również w stronę Maxine, która okłamywała policję, aby dać swojemu chłopakowi alibi, dzięki któremu mógł zatuszować swoją przerażającą zbrodnię. Pamiętajmy również, że Ian brał czynny udział w poszukiwaniach, co dawało mu przewagę nad śledczymi. W końcu był w stanie na bieżąco badać postępy w śledztwie, jak również mógł celowo wprowadzać w błąd policję, aby odciągnąć od siebie podejrzenia. Padały również teorie twierdzące, że Ian podczas poszukiwań był bardzo podekscytowany, co mogło świadczyć o tym, że podniecała go niewiedza organów ścigania i fakt, że może się z nimi bawić. Z dalszego śledztwa wynikało, że Huntley i Carr mieli dość burzliwy związek, w którym dochodziło do częstych kłótni, a nawet aktów przemocy. Być może Maxim skłamała, ponieważ obawiała się o własne życie. Być może Ian groził swojej dziewczynie, nakazując jej pomoc w zatuszowaniu morderstwa. Gdy mężczyzna został skonfrontowany z tymi informacjami i dowodami, nagle coś w nim przeskoczyło. Zaczął zachowywać się bardzo dziwnie podczas przesłuchań. Detektywi zauważyli, że mowa ciała mężczyzny zmieniła się, gdy zaczęli wypytywać go jakikolwiek cielesny kontakt z dziewczynkami. Jego zachowanie zaczęło zmieniać się diametralnie, kiedy śledczy coraz agresywniej zaczęli wypytywać o morderstwo. A wkrótce potem Ian opowiedział policji o swoim życiu. Powiedział, że jako mały chłopiec bardzo często był nękany przez starszych kolegów. Niekiedy na tyle dotkliwie, że był zmuszony zmieniać szkołę. To mogło być katalizatorem jego morderstwa, choć to wciąż nie potwierdzone. Wyznał, że w wieku 18 lat miał fizyczny kontakt z młodszymi od siebie dziewczynkami. Mówił, że był z dziewczyną, która miała 13 lat. Akta potwierdziły, że Ian od 1995 do 2001 był notowany i że powodem tych notowań był właśnie kontakt z 11 dziewczynkami w wieku mniej niż 15 lat. W 1998 został oskarżony o napaść na 18-latce. Jego przeszłość była idealnym dowodem na to, jak łatwo zdeprawować młodego człowieka. Od napaści do morderstwa. Mimo swojej historii i kontaktach z nieletnimi, Ian bez większych problemów uzyskał pracę w szkole. Policja zapytała dyrektora, czy ten był świadom, kogo przyjmuje do pracy. Dyrektor odpowiedział, że nie przyszło mu do głowy, że tak przemiły i pomocny młody człowiek może być tak wielkim potworem. Dodał również, że nie sprawdził jego kartoteki kryminalnej podczas aplikacji na stanowisko woźnego. Mimo tego, co już wiemy, pewnie ciekawi was, co tak naprawdę stało się tamtego feralnego dnia. Cóż dziewczynki wracały do domu ze swoimi słodyczami, kiedy to po drodze natknęły się na Iena. Z jego zeznań wynikało, że mężczyzna zwabił 10-latki do swojego domu, mówiąc, że Maxine chciała podziękować Holly za pięknie narysowaną kartkę i życzyć jej promocji do następnej klasy. Bez zastanowienia we trójkę ruszyli w stronę domu Iena i gdy tylko drzwi się zamknęły, mężczyzna zaatakował. Następnie tego samego dnia pochował ich ciała, po czym udał się do domu. Brał udział w poszukiwaniach, aby sprawdzić, co udało ustalić się policji i w razie problemów miał skierować śledczych na fałszywe tropy, które rzekomo podstawiał. Z zeznań, jakie złożył, śledczy wywnioskowali, że Huntley planował atak na dziewczynki dużo wcześniej. Lecz wcześniej nie wydarzyła się stosowna okazja do ataku, aż do 4 sierpnia, kiedy to dziewczynki były same. Maxine Carr została skazana na 42 miesiące więzienia za wypaczenie wymiaru sprawiedliwości, pomoc w tuszowaniu dowodów, jak również współudział w morderstwie. Choć ten ostatni zarzut upadł, ponieważ sąd nie był w stanie jednogłośnie powiązać kobiety z morderstwem, a ona sama twierdziła, że nie brała w nim udziału. Ponadto Maxine twierdziła, że dowiedziała się o morderstwach od Iena, który poinformował ją o swoich dokonaniach późnym wieczorem 4 sierpnia.
Po odsiedzeniu swojego wyroku Maxine dostała nową tożsamość. Ian Huntley został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 40 latach od siatki. O zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero w 2042 roku. Motyw morderstwa Jema do tej pory zostaje nieznany, a mężczyzna odmawia jakichkolwiek komentarzy w tym kierunku. I w ten właśnie sposób jedno słowo lub raczej przejęzyczenie doprowadziło do zamknięcia tej sprawy. Ja Wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Cześć.